Halo, halo, witam was serdecznie, bardzo gorąco, Kuba z tej strony, witam was z kolejnym odcinkiem Legion Warszawa w FIFA 17. Mecz ze Śląskiem Wrocław już za chwilę, potem mecz z Galatą na zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pojawiły też się wasze propozycje w komentarzach transferowe, czyli na przykład Frankowski, był już wcześniej, ale Murawski, czy Błaszczykowski, którym Legia się interesuje, Zieliński, Duda, czy Zieliński, to jest moja propozycja, Sobiech, Wilczek, Asam Balonga, Stępiński, zobaczymy jaki będzie overall Mariusz Stępiński. Wydaje mi się, że w okolicach 70-68, więc jak to będzie wyglądało u Stępińskiego. Ciekawa propozycja, Zieliński byłby fajną opcją, Błaszczykowski w ogóle super opcją, ale nie wiem jak z funduszami na ten transfer. Dostaniemy pewnie sporo milionów za fazę grupową Ligi Mistrzów. Mecz ze Śląskiem Wrocław to będzie mecz numer 1 w tym odcinku. Śląski jest na miejscu trzecim, więc to jest spotkanie na szczycie, jesteśmy na miejscu drugim, gonimy Lecha. Była kwalifikacja do FIFA, która to chyba spowolniła troszeczkę tę FIFA, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mecz ze Śląskim, śnieg, jedziemy. Jest Stjepanowicz, Stjepanowicz się broni. Ten strzał Arkadiusz Malarz. Jest Michał Kucharczyk. Kucharczyk już po polu karnym. Kucharczyk, jest strzał, a ten strzał zablokowany. Michał Kucharczyk ma sporo miejsca, Kucharczyk w środku jest Prijowicz, na niego zagranie, to jeszcze jest Kapuska. Atak Legii, Kapuska, jeden zwód, Kapuska, Kapuska strzela, ten strzał zablokowany. Emre Mor, uderzenie, rykoszet, będzie rozrożne. Iwadis oraz Emre Mor, piłka na pole karne, zagrana i zgłówka. Emre Mor, piłka do Grosickiego, Grosicki uderza i słupek, ratuje Śląsk. Prijowicz, jest gol, jest strzał, jest gol, Aleksander Prijowicz, udaje nam się zdobyć bramkę na 1-0. Patrzymy jeszcze raz, Kucharczyk, Prijowicz, lewa noga, świetny strzał i to jest dla Prijowicza trzeci gol, dopiero trzeci gol w Ekstraklasie. Jest Kucharczyk, już w polu karnym jest Kucharczyk, przełożył, jest strzał, jeszcze dobitka Kucharczyka, rykoszet. Rzut rożny po tym strzale i mamy rzut rożny. Vadis odziedzi Alfoem, Remor, piłka zagrana na Chlouszka, Chlouszek piłkę przyjmuje. Jeszcze Góralski faulowany, nie było tej faulu. Ale jest koniec meczu, moi drodzy, pokonujemy Śląsk 1-0, skromne, ale jednak bardzo ważne zwycięstwo. Mieliśmy bardzo dużo strzałów, dominowaliśmy w tym meczu. 3 punkty i zbliżamy się do poznańskiego Lecha. No i patrzymy już na Ligę Mistrzów, bo tutaj już za chwilę mecz właśnie z Galatą. Tylko czemu tutaj staw treningu jest Mora, ale Mora nie wykupujemy w końcu. Więc może kogoś nie będziemy tutaj trenować teraz. Kogoś tu mamy juniorów, Kwiatkowski ma 18 lat, ale ma niski wyrok na ten wiek. Może Woźniaka jeszcze potrenujemy, bo Woźniak to jest do treningu. I także no już Kapuska mogę go też odpuścić, bo nie będziemy go tutaj mieli. Będziemy trenować Rafę Soare. I tak to będzie wyglądało. Potrzebujemy troszkę defensywnych statystyk u Rafy Soare. No i patrzymy już na mecz, na bardzo ważny mecz, bo mecz o wyjście z grupy. Wydaje mi się, że Bayern pokona Monaco, ale jednak trzeba sobie zapewnić spokojną przyszłość w tej Lidze Mistrzów. No, nie mamy pieniędzy na upłatę Zamora. Więc tak, tutaj Wieteska, tutaj gdzie jest Rzeźniczak, jest Jędrzejczyk, jest Muleum, jest także Dziofoe. Tutaj na szpicy, no musi zostać Prijowicz, Grosicki na boku. Tutaj dajmy sobie jeszcze na ławce, jest Sa, którego się pozbędziemy. Tu Radowicz, Koprzyński, no zasadę, ktoś musi wejść, jakiś pomocnik ofensywny, może Hamalainen właśnie. No i właśnie jak to będzie wyglądało. Taki jest, taki dobry skład. Mecz z Galatą, mecz u siebie. Pokonaliśmy Galatę w pierwszym meczu u nich 1-0, od Geofue wtedy strzelił bramkę. Tylko teraz wygramy już sobie w innej pogodzie. Tak jest, tylko jeszcze zmienimy godzinę, żeby była zbliżona pora, 20:30 i jedziemy. Vadis uderza na bramkę, świetna parada Muslery. Świetna parada, to był strzał wprost z niego, ale i tak na posterunku był Muslera. Tutaj mamy Thibaut Moulin oraz Kapuska. Rzut rożny, piłka już zagrana na pole karne, ale za głęboko. Kapuska, Vadis od Didiofoe, Vadis faulowany tuż przed linią pola karnego.
I Rafa Soare, czy Vadis Ejiofor Foe? Zobaczmy sobie na statystyki. Kapitan statystyki ma Rafa Soare, ale Vadis też ma niezłe. No ale dobra, jednak tutaj zacznijmy od Rafy Soare. Lekko to będzie strzelona piłka i strzał i poprzeczka. Ratuje teraz Galatę. Kolejny rzut rożny, moi drodzy, tym razem damy szansę Vadisowi. Bo inne miał swoją szansę Rafa Soare, trafił poprzeczkę, ale jak poradzi sobie w tej sytuacji? Vadis, Odzidzia, Ofoe, Vadis strzela i po raz kolejny poprzeczka, moi drodzy. Bruma, obok niego Jędrzejczyk, świetnie powrócił Jędrzejczyk i ta piłka została odebrana, tylko out dla gości ze Stambułu. Już piłka zagrana, jest De Jong. De Jong do Brumy, Bruma cały czas atakuje Galata. Jest niezły zwód, jest strzał, ale ten strzał zablokowany, jeszcze zagranie Rafa Soare, Podolski, ale strzał niecelny. Hamalainen, jest faulowany. To jest rzut wolny, fauluje Kawanda. To jest, nawet bez kartki to się chyba skończy. Ale było to ostre, była to świetna okazja dla Legii. Jest rzut wolny, Rafa Soare, może teraz uda się zdobyć bramkę. Rafa Soare, poprzeczka, po raz kolejny, jeszcze będzie okazja na dobitkę, jest dobitka. Broni, jeszcze bramka, strzela Tomasz Jedłowiec, 1-0 dla Legii. Wychodzimy z grupy Ligi Mistrzów. Patrzymy jeszcze raz, obrona bramkarza, główka Grosickiego, jeszcze raz Muslera i Jodowiec nie daje szans teraz bramkarzowi Galatasaray Stambuł. Pokonujemy po raz kolejny Galatę. I koniec tego meczu, ja jestem bardzo ciekawy, jakim wynikiem zakończył się mecz Bayernu z Monaco, czy wychodzimy może z pierwszego miejsca nawet. No ale to był mecz z naszą dominacją, Galata bez celnego strzału. Monaco zremisowało z Bayernem i teraz w sumie nie wiem, jak wygląda sytuacja w tabeli. 18,5 miliona dostajemy, czyli możemy spróbować akcję cebulową. Wykupić Mora i go sprzedać, zarobić jeszcze na nim. Kupić go za 3 miliony, a sprzedać go na 5 na przykład. Czysty zysk. No i to... No dobrze, to tak pocebulujemy, tylko że ten zysk... Patrzymy sobie na ten budżet. Tak, ten budżet nie jest... Ten budżet mi się nie kalkuluje, więc raczej chyba z tego Mora nie skorzystamy. Ale poczekajmy do końca okienka transferowego, może końca początku właściwie, nie końca. Raport końcowy Radosław Murawski, zobaczymy ile ma overallu Murawski. Mecz z Koroną Kielce, na wyjazd to jest do Kielc. Mamy jeszcze mecz z Arką, tylko pewnie ten mecz jest u siebie, więc zagramy sobie mecz z Koroną i przejdziemy do okienka transferowego, tylko zróbmy sobie jeszcze kilka roszad. W składzie, za Żyńczaka wejdzie tutaj Czerwiński, którego dawno nie widziałem. Za Jędrzejczyka wejdzie Bereszyński. Za Rafę Soare zagra w końcu Woźniak, daj mu szansę, niech wyjdzie, pokaże swoje możliwości. Tutaj wejdzie Kopczyński. Za Vadisa Hamalainen, bo fajnie się pokazał i tak to będzie się prezentowało. Tylko za Jadłowca dajmy tutaj Góralskiego. I tak to się będzie prezentowało. Zobaczymy, jak poradzimy sobie w Kielcach. Powinniśmy wygrać spotkanie, ale wiemy, że Ekstraklasa w FIFA jest trudniejsza niż rozgrywki europejskie. A właśnie, jeszcze nie zobaczyliśmy tabeli Ligi Mistrzów, co teraz właśnie w tym momencie zrobię. Tu sezon, terminarz, tabele. Puchar Kraju. Tutaj, o! Z Barceloną zagramy, bardzo się cieszę. Legia Barcelona widzę mistrzów, więc oczywiście już wiecie, z kim będziemy grać. Ale właśnie, to jeszcze musimy wejść do widoku tabeli, bo chcę zobaczyć, czy byliśmy na pierwszym miejscu, czy na drugim. Na pierwszym miejscu znowu, tyle samo co Bayern, ale jednak lepszy bilans spotkaniach bezpośrednich. Fantastycznie, to jest niewiarygodna historia, niemożliwa, ale bardzo mnie to cieszy. No i teraz już mecz z Koroną, a już niedługo mecz z Barceloną. Będzie się działo. My tylko zmienimy sobie stroje na te wyjazdowe i startujemy. Na Bilancur, atak Korony. Już będzie piłka zagrana w pole karne, jest Pazda, jest także Wieczorek. Jest Prijović uderzy na bramkę, świetna brada bramkarza, jeszcze Hamalainen uderza, świetnie bramkarz, jeszcze Kapuska, ale podłuje w tak kapitalnej sytuacji. Poszedł ładnie Grosicki, Kamil Grosicki już w polu karnym, piłka do Thibaut Moulin, świetnie, po raz kolejny bramkarz Korony. Jeszcze Hamalainen, pokazuje zagranie Kapuska, zrobił kółeczko, Kapuska, ale zakończono jego akcję niepowodzeniem. Świetnie Grosicki, piłka zagrana do Prijovicia, ale to piłka zagrana za lekko, jeszcze, aj. Jest strzał na bramkę Wieczorka, ten strzał niecelny.
Prijović. Prijović dał na bramkę, ale ten strzał niecelny. Emre Mor, strzał, rykoszet, piłka w rękach bramkarza. No niestety, moi drodzy, remis z Koroną i udaje się po raz kolejny zdobyć jak większej ilości bramek. W ogóle żadnej bramki nie zdobyliśmy, chociaż mieliśmy 5 strzałów, jest tylko 5 strzałów. Niestety, więc ta przewaga Lecha pewnie się utrzyma, bo jednak pewnie wygrają oni swój mecz. Jeszcze mamy jeszcze jeden mecz do nadrzu, więc zobaczymy jak Lech sobie poradził w tym meczu swoim. 3 punkty różnica aż dzielą. Mamy trening. No, skuteczność jest naprawdę bardzo słaba. Musimy coś zrobić ze skutecznością. Wydaje mi się, że na razie pierwszy mankament tkwi w formacji. Musimy coś zrobić z formacją. Ja muszę dać, może dać im na komentarzach, jaką formację byście chcieli widzieć u mnie. Teraz mecz z Arką. Mecz u siebie. Dobra, potestujemy to, czy potestujemy. Zrobimy sobie inny skład. Po prostu zagramy tutaj z Wieteską. Tu zagramy z Góralskim. Tu zagramy z Wadisem. Zagramy z Morem. No i tak to będzie się prezentowało. Za Woźniaka jeszcze wyjdzie tutaj Rafa Soare i za Bereszyńskiego Jędrzejczyk. Najmocniejsza możliwa jednostka na mecz z Arką Gdynia. To musi się po prostu udać. Musimy zagrać najlepszy mecz. Czyli nie będziemy go grali, tylko przesymulujemy sobie ten mecz i będziemy już mieli zaraz chwilę okienko transferowe. Sporo Polaków. 2-1. Grosicki oraz Soare, też nie super mecz. Mor z kontuzją, no ale już odchodzi od nas, więc może... Więc już na naszego losach bardzo 7 dni, to nawet nic się nie dzieje. I koniec grudnia. 4 zawodnikom kończą się kontrakty, ale kiedy się kończą te kontrakty? Wadis Ojidzie Ofoe, no to jest na co nie mogę pozwolić. Jodłowiec, no musimy przedłużyć z nim kontrakt, bo to jest bardzo ważne ogniwo w naszym zespole. Tygodniowo 2 lata, kluczowy zawodnik, dajmy mu kluczowego zawodnika. To samo z Wadisem. To będzie zarabiać najwięcej w ogóle w Legii, ale teraz Jędrzejczyk zarabia najwięcej, ale jednak Wadis jest też bardzo ważnym ogniwem. Radović jeszcze go przedłużamy, bo to jednak też jest bardzo ważna postać. Tylko że nie wiem czy kluczowy, no ale dajmy tego kluczowego, bo pewnie się nie zgodzi na inną rolę. 15 tysięcy. Czego nieokreślony? No kurczę, byś mi odrzucił kontrakt, no. Ech, że to zrobiłem. I Rzeźniczak 2 lata. Myślę, legenda klubu, ale powinniśmy dać troszkę dłużej, ale zobaczymy potem. I kurczę, ważny, ma zmiennika? Serio? To ważnego zawodnika mu dam w takim razie. Pewnie nie przyjmie kontraktu Miloradović, będę musiał z nim popracować, ale to spokojnie. Mamy trening. Po tym treningu Wiedecka wcześniej awansował. Wiedecka się świetnie rozwija. To będzie podstawowy stoper z Pazdanem. Coś czuję, jak przejdzie po okienku zimowym. Dobra, czekam na oferty. Przyjąłem na kontrakta Wadisa. Wadis przyjmuje kontrakt, więc to jest fantastyczna informacja dla nas. Czekamy jeszcze na tych innych piłkarzy, którym się kończył kontrakt, żeby przyjęli nasze oferty. Woźnie też się mało rozwija. Jego wypożyczymy. Pożyczymy jego, Dąbrowskiego i Kowalskiego, tych moich trzech juniorów. I posprawdzamy jak innych piłkarzy. Radović przyjął kontrakt, wow. Dobra, więc przyjęta oferta wszystkich piłkarzy, których tutaj zaproponowałem kontrakty. I teraz zerkniemy sobie na listę transferową i zobaczymy jako po kogo sięgamy. Ale też zrobimy opcję z wystawieniem tych piłkarzy na listę transferową. Więc tak, Błaszczykowski to jest spokojnie do wyciągnięcia piłkarz. Guilherme też, no z Zielińskim będzie ciężej, bo ma już prawie 80 rol, więc jego musimy odpuścić na razie. 72 ma Wilczek, 75 Sobiech, natomiast Sobiechem będzie ciężej go wyciągnąć, będzie droższe. Natomiast Wilczek siła wolny jest napastnikiem, Kamil Wilczek, Artur Sobiech jest piłkarzem lepszym, no, też nie jest jakiś wybitnie szybki. Ten jest super, a z Czombalonga to może być taki nasz Daniel Cimaczukwu. No jak on jest, czy jest silny? Gdzie to się patrzyło, siłę? Halo. Bardzo silny, no to chyba Sombalonga to jest też ta scy... O! Padł. To się nie wytnie, to moje A jest hitowe. I sprzedajemy sporo zawodników, bo jednak trzeba z nimi zrobić... Co się stało? Dobrze, więc sprzedajemy tak. Orlando Sa, Kowalski pójdzie na wypożyczenie. Kapuska odejdzie i tak. Jędrzejczyk zostaje, Hamalajny z transferowej. No właśnie, z Hamalajnem, zobaczymy, pewnie ktoś się po niego zgłosi. Dąbrowski ten pójdzie na wypożyczenie. I jeszcze z Prijovicia, żeśmy zapomnieli, tak, Prijović.
No i zobaczymy teraz, zobaczymy jak będą oferty, zobaczymy co się będzie działo, bo będzie się działo dużo. Chyba jednak Junior chce odejść, kto chce odejść? Niech odchodzi Bogdan, żegnam cię. Bogdan niech sobie odchodzi i teraz już okienko się zaczyna, bierze się będzie działo, no anulowana, no co zrobić, no nie mam pieniędzy. I tak już Mora nie chcieliśmy zatrzymać, więc sporo mamy braki, musimy kupić dwóch napastników, kupimy na pewno. Kupimy także, musimy kupić skrzydłowego, czyli Błaszczykowski może w tym przypadku się go po prostu uda ściągnąć, ale no funduszami może być problem, żeby to wszystko podpiąć, ale może. Wypożyczenia, Kapuska, raport o juniorach, Orlando Strza, oferta za niego, ale mała ta oferta finansowa, chciałbym za niego 2,5 dostać. Moi drodzy, małe sprostowanie jeszcze zanim się z wami pożegnam, nie wiem kiedy to wklecę, jeżeli chodzi o odcinek, no bo to wynosi 1,18 milionów, nie wiem skąd ten zysk. Ten zysk od razu się tutaj nie pojawia, więc trzeba będzie po prostu pewnie kogoś sprzedać, żeby mieć jakieś pieniądze, bo na razie jest bieda, jeżeli chodzi o nasze kasy klubowe. Patrzymy tutaj na naszą ławkę, no ona nie jest zbyt długa, szczególnie, że pozbędziemy się tutaj tylko piłkarze, więc musimy się skupić na tych podstawowych planach. Sa sprzedamy, Priewicza też, no Kucharczyk zostaje nam, nie mamy skrzydłowych, no a nie mamy też pieniędzy. Więc tutaj mnie troszeczkę FIFA zawiodło, myślałem, że za 18,5 miliona coś kupimy. No chyba, że pozwolicie mi zrobić mały myk, żebyśmy po prostu troszkę dodali sobie pieniędzy za pomocą tej jakiejś, nie wiem, czy to można sobie zrobić przez pomocą EA jakiegoś tam bogatego inwestora, bo chyba coś takiego można zrobić, ale zobaczymy sobie co tu jest, kariera menadżera, bogaty inwestor, co to jest, po wykupieniu nagrody klubu, dobra, no i co, kup nagrodę i co, okej, okay, zakończona, tak i co, i to teraz, coś się stanie, nie wiem, budżet. Ktoś mnie podskoczył? Nie, nic mnie nie podskoczyło. Możesz mi powiedzieć jak to działa, bo nigdy z tego nie korzystałem. A wydaje mi się, że chcielibyśmy mieć większy budżet na kupowanie, albo po prostu zwiększymy sobie ją za pomocą jakiegoś tam magicznego kodu, czy po prostu go szukamy, ten budżecik. No ale dajcie mi w komentarzach jak to ogarniemy, bo jednak sam tego nie wiem, bo jednak przydałoby się troszkę tę kadrę wzmocnić. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej. A kogo tak smarkałam? Bardzo ładnie.